Witam Państwa serdecznie w telewizji internetowej Niezależny Lublin. Witam w kolejnym programie z cyklu Zapomniani Bohaterowie. Dzisiaj moim rozmówcą, moim i Państwa rozmówcą jest redaktor Tomasz Gontarz. Witam Cię serdecznie. Ja również witam. No tym razem na miejscu zamieniliśmy się miejscami, można powiedzieć. Tym razem ja jestem gościem, można powiedzieć. Spotkaliśmy się po dłuższym czasie nieobecności. I myślę, że kilka takich programów będzie, gdzie ja będę właśnie to stanowisko zajmował, a kto inny będzie prowadzącym. Czasami też trzeba i tak. Dzisiaj będziemy omawiać bardzo ciekawą sylwetkę, postać naszego bohatera, a jest nim Włodzimierz Krzyżanowski. Tak, Włodzimierz Buonaventura Krzyżanowski. Herbu Świnka. Bohater, można powiedzieć, narodowy Stanów Zjednoczonych. I Polski, i Stanów Zjednoczonych. Ale Polski tak również. Jak Tadeusz Kościuszko, czy Kazimierz Pułaski, z tym, że jak Kościuszko i Pułaski są najbardziej rozpoznawalnymi ogólnie Polakami, którzy walczyli na ziemiach Stanów Zjednoczonych, z tym, że walczyli w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, tak Krzyżanowski jest najbardziej znanym Polakiem, najbardziej znanym polskim dowódcą, który brał udział w amerykańskiej wojnie secesyjnej. Gdzie urodził się i gdzie spędził dzieciństwo? Urodził się w Rożnowie na Wielkopolsce w 1824 roku. Niewiele wiadomo o jego młodości. Wiadomo właśnie, że urodził się w rodzinie szlacheckiej, która pieczętowała się właśnie herbem Świnka, z tym, że nazwa herbu brzmi dość zabawnie, natomiast w herbie widniał dzik, a nie jakaś świnka Pigi. Urodził się w rodzinie o tradycjach wojskowych. Patriotycznych. Tak, wojskowych, patriotycznych. Jego ojciec oraz jego wujowie byli weteranami wojen napoleońskich, którzy jako oficerowie walczyli pod komendą księcia Józefa Poniatowskiego. Natomiast jego starszy brat brał udział w powstaniu listopadowym. Można też dodać, że ciekawostka, był krewnym samego Fryderyka Chopina. Tak, jego ojciec, matka Fryderyka Chopina była siostrą ojca naszego bohatera. Krzyżanowski odebrał dość dobre wykształcenie, natomiast dość szybko został osieroczony, bowiem jego ojciec zmarł tuż po jego drugich urodzinach, więc można wręcz powiedzieć, że nie poznał swojego ojca, jako że wychował się właśnie w rodzinie o tradycjach wojskowych, o tradycjach patriotycznych. Nic dziwnego, że w 1846 roku wstąpił do pierwszego powstania wielkopolskiego. Chociaż pamiętajmy, to pierwsze powstanie wielkopolskie miało mieć w założeniu charakter wielozaborowy. Niestety władze naszego zaborcy Prus wygryły owy spisek i powstanie się nie powiodło. Włodzimierz najpierw musi emigrować, uciekać najpierw do Hamburga, a potem do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tak, tutaj zasięgnę tekstu źródłowego z jego pamiętnika, jak opisuje dzieje 1846 roku w Wielkim Księstwie Poznańskim wszystkim są znane. Nadzieja lepszej przyszłości, zabłysnąwszy jak gwiazda promienna, upoiła nas, uniosła i porwała. Miałem lat 21 zaledwo, kochałem drogi zagon ojczysty. Marzyłem i bujałem po obłokach i szedłem na oścież, gdzie mi kazano, nie zastanawiając się nad skutkami takiej nieoględnej zamaru pogoni. Wynikiem jej był smutny fakt, iż pewnego poranku znalazłem się w Hamburgu. Z radą dano mi na prędce, abym w nowym świecie szukał ukojenia, moich zawodów i pole dla młodzieńczych zapałów. Smutna to była alternatywa, a jednak wolę ją nad mury cytadeli. Początki życia Krzyżanowskiego właśnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych nie są łatwe. Zamieszkał u niedawno poznanego polskiego kolegi. Musi początkowo pracować jako zwykły robotnik. W międzyczasie dopiero jako uczy się... Jako robotnik budowlany, jednocześnie uczy się języka angielskiego. Dopiero właśnie zaczyna uczyć się angielskiego. Wkrótce jednak udaje mu się zrobić uprawnienia geodezyjne i znajduje pracę jako planista przy przebudowie kolei w stanie Virginia. Tam poznaje córkę znanego amerykańskiego generała i przedsiębiorcy. Jego córka miała na imię Caroline.
Po ślubie ją doczekali się dwójki dzieci i dzięki temu można powiedzieć, że... To był chyba przemysł garncarski, jeżeli tak, się nie mylę. Tak, rodzinna firma właśnie tego generała, którego nazwiska niestety teraz nie pomnę. Natomiast właśnie Krzyżanowski, można powiedzieć, wkręcił się do rodzinnego interesu. Poszczęściło mu się w życiu cywilnym. Generał Barnett. Tak, tak? Dokładnie. Poszczęściło mu się w życiu cywilnym. Krzyżanowski ponadto też wkrótce zstępuje, przenosi się wtedy właśnie z Virginii do samego Waszyngtonu. Wstępuje do partii republikańskiej i jest zagorzałym zwolennikiem Abrahama Lincolna, który wkrótce zostanie prezydentem. Wstąpił właśnie do partii republikańskiej również jako... Jest zagorzałym przeciwnikiem niewolnictwa. Zagorzałym przeciwnikiem niewolnictwa, abolicjonistą. Swój stosunek właśnie w pamiętnikach do niewolnictwa opisuje w ten sposób. Poniżająca instytucja niewolnictwa, uciemierzająca miliony ludności, nie mogła istnieć w kraju opartym na wolności osobistej. Jedyna ta plama społeczeństwa amerykańskiego, ten wrzód raczej, rozszerzający się wokoło zgniliznę, musiał być usunięty i wykorzeniony do gruntu. Właśnie no to były główne powody poparcia kandydatury Abrahama Lincolna oraz wstąpienia do partii republikańskiej przez Krzyżanowskiego. Lincoln oczywiście wybory w 1860 roku wygrywa, jednak rok później, pół roku później, około w 1861 roku wybucha wojna secesyjna. Krzyżanowski postanawia wstąpić do Armii Unii. Oczywiście wojna secesyjna, to wiemy, po jednej stronie wojska północy, wojska Unii, a po drugiej stronie skonfederowane Stany Zjednoczone, Konfederacja pod prezydenturą Jeffersona Davisa. Czyli zwolennicy niewolnictwa, ale nie tylko. Tak, tutaj, wiesz co, tutaj trzeba byłoby właśnie powiedzieć, w opinii powszechnej mawia się, że wojna secesyjna głównym zarzewiem właśnie wybuchu wojny secesyjnej była właśnie kwestia zniesienia niewolnictwa. Natomiast chodziło o całą gamę różnic między Stanami Północnymi a Południowymi. Różnice w kwestii ekonomicznej, administracyjnej i politycznej. Także kwestia niewolnictwa była tylko jedną z tych części, prawda, przyczyn konfliktu. Warto dodać, że wielu generałów Armii Południa, Armii Konfederacji też było przeciwnikami niewolnictwa i zwolennikami zniesienia niewolnictwa. Jednak no, wtedy w Stanach Zjednoczonych dominowała bardziej taka świadomość narodowa polegająca na poczuciu narodowości odnośnie konkretnego stanu, a nie całej Ameryki. Zresztą po tamtej stronie również walczyli Polacy. Tak, z tym, że o wiele więcej Polaków walczyło po stronie Unii ze względu na to, że właśnie emigrowali do Stanów północnych Stanów Zjednoczonych. Krzyżanowski wstępuje do armii w randze oczywiście, armii Unii oczywiście w randze szeregowca. Natomiast w przeciągu niecałego roku błyskawicznie awansuje. Najpierw do rangi majora, a później do rangi pułkownika. Chyba kapitana później. No, W każdym razie w przeciągu roku do rangi pułkownika. No, awans można pomyśleć bardzo błyskawiczny. Natomiast pamiętajmy, że Krzyżanowski też miał swoje zdobyte doświadczenie właśnie w pierwszym powstaniu wielkopolskim. Stąd można się doszukiwać przyczyn takiego szybkiego awansu Krzyżanowskiego. Krzyżanowski w Nowym Jorku już zajmuje się sformowaniem 58. Ochotniczego Pułku Piechoty, tak zwanego Polskiego Legionu. Natomiast nazwa Polski Legion została nazwana właśnie przez Krzyżanowskiego, jego dowódcę Polaka. Natomiast należy pamiętać, że poza Polakami służyli w nim Rosjanie, emigranci z różnych krajów. Było bardzo dużo Niemców, było bardzo dużo Węgrów, było bardzo dużo Włochów, było Rosjanie, też Słyszenia, trochę Rosjan, trochę nawet Irlandczyków właśnie. Mhm. Irlandczycy masowo wtedy emigrowali do Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że panował wielki głód w Irlandii. I tak właśnie, tutaj kolejny mam tekst źródłowy. Już po sformowaniu tego właśnie... Tak, opisuje swoje pierwsze poczynania właśnie w wojskach Unii jeszcze przed chrztem bojowym. Krzyżanowski opisuje to tak. Upojony ogólną gorączką, porzuciłem i ja i spokojne zacisze domowego ogniska.
spiesząc w szeregi ochotnicze. Pozostawiłem żonę pod opieką jej rodziny, a sam szedłem tam, gdzie mnie wzywano, zarówno obowiązek wdzięczności względem przybranej ojczyzny, jak i pamięć wierna ideałom rodzinnej mojej ziemi. Chociaż tak właśnie to opisuje Krzyżanowski. Teraz przejdziemy już do poczynań właśnie i samego Krzyżanowskiego, i jego ochotniczego pułku w wojnie secesyjnej. Chrzest bojowy, 58 ochotniczy pułk piechoty. To nie byli żołnierze z konskrypcji, nie byli to żołnierze z poboru, była to formacja czysto ochotnicza. To też warto wspomnieć o tym. Swój chrzest bojowy przechodzą w bitwie pod Cross Keys w 1862 roku. Bitwa zostaje przegrana przez wojsko Unii, mimo że Unia ma dwukrotnie większe siły. Może nawet dwukrotnie. Wtedy może jeszcze nie dwukrotnie w tej bitwie, ale konfederaci dysponują lepszymi pozycjami, zarówno do przeprowadzenia ataku piechoty, jak i były to pozycje sprzyjające precyzyjnemu ostrzałowi artylerii. Druga sprawa, że tam wojskami konfederatów dowodzi jeden z najznakomitszych dowódców południa, generał Thomas Stonewall Jackson, o przydomku Stonewall, właśnie Kamienny Mur. Miał taki przydomek ze względu na to, że wykazywał się pod taką bardzo nieugiętą postawą, był poza tym bardzo honorowym człowiekiem i bardzo religijnym. Po generale Robercie Edwardzie Lee uchodzi za najlepszego dowódcę Konfederacji. Moim prywatnym zdaniem nawet był lepszym dowódcą od generała Roberta Edwarda Lee, głównego dowodzącego sił wojsk południa, ale to jest moje prywatne zdanie. Natomiast chociaż bitwa jest przegrana, zostaje przegrana przez wojska Unii, Krzyżanowski wykazał się jako dowódca i żołnierz odwagą i inicjatywą, mianowicie osobiście poprowadził swój pułk do szarży na bagnety, który zapobiegł temu, że duża część wojsk Konfederacji zajęła porzucone przez wojska Unii bardzo istotne stanowiska artylerii, dzięki właśnie indywidualnemu działaniu Krzyżanowskiego i jego żołnierzy. Nie obawiam się walki na przednich liniach, tak, przede wszystkim. Dzięki właśnie jego indywidualnej postawie ta artyleria mogła się spokojnie w zorganizowany sposób wycofać, oraz też dzięki temu duża reszta wojsk Unii mogła dokonać zorganizowanego odwrotu, a nie musiała wykonywać panicznej, niezorganizowanej ucieczki. To zapobiegło oczywiście dużym stratom wśród żołnierzy Unii. Można powiedzieć, że wtedy po raz pierwszy, można powiedzieć, Krzyżanowski, dzięki właśnie po raz pierwszy Krzyżanowskiemu, bitwa, która i tak była przegrana, nie zakończyła się pogromem wojsk Unii. Kolejna sławna bitwa, w której Włodzimierz Krzyżanowski bierze udział, już wtedy bodajże nie dowodzi tylko własnym pułkiem, ale przez kolegów dowodzi, nazywany Chris, takim miłym. Tak, to był jego pseudonim. Amerykanie oczywiście mieli problemy z wypowiedzeniem polskich imion i nazwisk, więc po prostu nazywali go Chris, Krzysiek, chociaż Włodzimierz miał na imię, ale Krzyżanowski na nazwisko to też pasuje. Druga bitwa, w której Krzyżanowski się wykazał, to była druga bitwa pod Bull Run. Kolejna klęska Armii Unii w starciu z wojskami Konfederacji. Krzyżanowski w tej bitwie zostaje ranny, gdyż dowodzi swoim pułkiem jadąc konno i w środku ognia z muszkietów wydaje rozkazy. Tam zostaje ciężko ranny, został zabity pod nim koń. Natomiast Abraham Lincoln, dowiedziawszy się o jego w odwadze owej bitwie, postanawia go mianować do rangi generała brygady. Natomiast wtedy ze względu na dużo biurokracji w
amerykańskim Senacie oraz na to, ze względu prawdopodobnie na to, że senatorzy mają problem z wypowiedzeniem nazwiska Krzyżanowskiego. Ten awans właśnie gdzieś w Senacie przypada. Ja nie sądzę, że to były bezpośrednie przyczyny, tego nie ale wiem. Pewnie to były przyczyny też i polityczne. Tego nie wiem. Innego rodzaju. Tego nie wiem, natomiast nie też nie chcę snuć teorii spiskowych, prawda? Ten awans przypada, ale de facto już Krzyżanowski wtedy dowodzi nie tylko swoim pułkiem, właśnie 58. Polskim Legionem, ale dowodzi również całą brygadą. Tak, ale do tego dojdziemy. Kolejna bitwa i kolejna klęska, sromotna klęska wojsk Unii w starciu z wojskami Konfederacji, Chancellorsville. Tam wojskami Unii dowodzi słynny generał Robert Edward Lee jako głównodowodzący oraz dowodzi też generał Stonewall Jackson, o którym wspominałem. Wojsko Unii liczyło aż 130 tysięcy ludzi i mają dwukrotną już wtedy przewagę liczebną nad wojskami Konfederacji, natomiast mają wojsko Unii fatalnego dowódcę, mianowicie dowodzi nimi generał Joseph Hooker. Człowiek bardzo niekompetentny, nielubiany również przez swoich żołnierzy, ma oficjalny pseudonim Fighting Joe, walczący Józek. Natomiast to jest raczej niepotwierdzona informacja, ale gdzieś słyszałem, że miał też inny, mniej oficjalny pseudonim, mianowicie Shitty Joe, w dosłownym tłumaczeniu gówniany Józek. A dlaczego był nielubianym? Nie tylko był niekompetentny, był despotyczny i bardzo arogancki charakter. Nie traktował sprawiedliwie swoich żołnierzy. Traktował ich z bardzo dużą wyższością. Nie lubili go. Zlekceważył on, mając dwukrotną przewagę liczebną, zlekceważył on wojska generała Roberta Edwarda Lee, generała Konfederacji. I mimo że otrzymywał raporty o tym, że wojska Konfederacji się przemieszczają, to pozwolił na to, żeby pod 72 pułki pod osobistym dowództwem generała Jacksona obeszły go z flanki. Wojska Unii są zupełnie nieprzygotowane. Natarcie Konfederatów jest dobrze zorganizowane i wbija się głęboko w linię wojska unionistów. Tam generalnie przygotowanymi do bitwy są tylko, jest tylko 1000 żołnierzy generała Schulza. W tym połowa tych żołnierzy to byli ludzie Krzyżanowskiego. Impet natarcia zatrzymuje się dopiero, kiedy trafiają na 58. pułk właśnie Polski Legion i kiedy trafiają właśnie na Krzyżanowskiego. Tam Krzyżanowskiemu dopiero wtedy udaje się związać siły Konfederatów na taki czas, by wojska Unii mogły się w spokoju wycofać. I tutaj właśnie Krzyżanowski po raz drugi, mimo że bitwa jest dla Unii przegrana, to Krzyżanowski właśnie po raz drugi ratuje wojska Unii przed kompletną katastrofą i kompletnym pogromem. I jednocześnie chyba zostaje ranny wtedy, tak? Tej bitwie. Też odnosi wiele obraz, też odnosi rany. Ale nie doszukałem się, gdzie zostaje, jak dokładnie zostaje ranny. Można by się spodziewać, że Krzyżanowski zostanie po tej bitwie odznaczony, w końcu już uzyska awans, ale nie. Generał Joseph Hooker całą winę za przegraną bitwę właśnie zwala na pułki złożone z imigrantów, dzięki jednak, którym to właśnie tak ta bitwa nie skończyła ofiarnymi. Się. Nie skończyła się pogrom. Dokładnie, zostają kozłami ofiarnymi. O fałszywie o niekompetencji Krzyżanowskiego i innych dowódców pisze nawet New York Times. Natomiast dzięki wstawiennictwu innych generałów, którzy znali dobrze Krzyżanowskiego i znali dobrze jego postawę w owej bitwie, te zarzuty zostają odsunięte i na szczęście to właśnie ten gamoń Hooker zostaje zdymisjonowany. Po sromotnej porażce pod Chancellorsville. Przepraszam za chwileczkę, bo jest pytanie, czy po stronie Konfederatów też walczyli Polacy. Też walczyli, owszem, między innymi z tego, co czytałam, Tochman, tak? O nazwisku tak. Polak, o nazwisku Tochman. Natomiast to chyba już wcześniej o tym wspominałem, że więcej Polaków walczyło po stronie Unii ze względu na to, że po prostu emigrowali do bardziej uprzemysłowionych północnych Stanów, gdzie też były dla nich lepsze perspektywy zawodowe.
po bitwie pod Chancellorsville. Prawdopodobnie już, zdaje się, nic nie staje na przeszkodę, żeby konfederaci zajęli Waszyngton. Wojska generała Lee wkraczają do Pensylwanii, ale spotykają się z wojskami generała George'a Meade'a, generała Unii, w słynnej bitwie pod Gettysburgiem, 1863 rok, bodajże trzydniowa bitwa. Tam Krzyżanowski kolejny raz się wykazał. Żołnierzom Krzyżanowskiego powierzono obronę jednego z najbardziej kluczowych miejsc w obronie umocnień w pozycji wojsk Unii, mianowicie tak zwanego wzgórza cmentarnego. Bardzo małe wzgórze, ale... To był punkt strategiczny. Ale strategicznie... No moim zdaniem, to jest moje, jakiś inny historyk, który analizował bitwę pod Gettysburgiem, mógłby się nie zgodzić, ale moim zdaniem to było najbardziej kluczowy punkt w obronie konfederatów. Tam Krzyżanowski ze swoimi ludźmi najpierw dostaje się pod zmasowany ostrzał artylerii konfederatów. Ponownie, tak jak pod Bull Run, zostaje zabity pod nim koń. Wskutek upadku doznaje złamania żeber. Mimo tak ciężkich obrażeń, Krzyżanowski dalej walczy. Żołnierze Krzyżanowskiego odpierają wiele szturmów, w tym w ostatnim szturmie mierzył się z doświadczonymi weteranami z wojsk Konfederacji, żołnierzami z tak zwanych tygrysów z Louisiana. Było to właśnie, można powiedzieć, elita piechoty właśnie wojsk Konfederacji. Żołnierze pochodzący z Louisiana, większość z nich to byli właśnie weterani. Mimo że pierwsza linia obrony, Konfederaci przełamują pierwszą linię obrony, to Krzyżanowski kolejny raz przeprowadza skuteczny kontratak na bagnety, tak jak w bitwie pod Crosskeys. I ten atak na bagnety przeprowadza od razu, bez wcześniejszego wystrzelenia jego żołnierzy z muszkietów, ponieważ wtedy jeszcze na pierwszej linii była walka i Krzyżanowski nie chciał, ażeby ktoś z ludzi pierwszej linii został omyłkowo trafiony. Owy kontratak na bagnety prowadzi osobiście, tak jak mówiłem, mimo połamanych żeber, walczy na pierwszej linii, w jednej ręce trzymając szablę, w drugiej ręce rewolwer. Bitwa pod Gettysburgiem. Zapytam, dlaczego bitwa pod Gettysburgiem nazywana jest, określona jest jako największa rzeź w historii Ameryki Północnej? Ponieważ ze wszystkich bitew bodajże, które rozegrały się na terenie Stanów Zjednoczonych, tam zginęło najwięcej ludzi. Oczywiście mówimy o bitwach, które rozegrały się na terenie Stanów Zjednoczonych, a niekoniecznie o bitwach, w których Stany Zjednoczone ogólnie brały udział na całym świecie. No i dlatego jest nazywana. No była to też największa bitwa wojny secesyjnej, najkrwawsza bitwa wojny secesyjnej. Zakończona właśnie i zmieniła ona przebieg wojny, bo zakończyła ona ofensywę wojsk Konfederacji. Wojna secesyjna trwała do 1865 roku. Krzyżanowski bierze w niej udział do końca, właśnie w końcu, pod koniec wojny. Dopiero zostaje oficjalnie awansowany do rangi generała brygady. Bierze udział w szeregu innych mniejszych bitew i potyczek. Tutaj jeszcze przed Gettysburgiem bitwa pod Graveton, po bitwie pod Gettysburgu bitwa pod Knoxville, ale to są mniej znane bitwy o wiele mniejszej skali. Po wojnie, jak wielu weteranów, nawet dowódców, nie ma specjalnie z czego żyć. Musi przystosować się do nowej rzeczywistości. Natomiast dzięki właśnie wojskowym koneksjom i prawdopodobnie też koneksjom w Partii Republikańskiej dostaje pracę w Departamencie Skarbu. Tam między innymi na przykład zajmuje się rozpracowywaniem przemytu w stanie przemytników, w stanie Louisiana w pobliżu Urzędzie właśnie celnym. Nowego Orleanu, tak. Nadzoruje też zakup Alaski przez Stany Zjednoczone od carskiej Rosji. Umiera w roku 1887. Niektóre źródła, znaczy plotki mówią, że został gubernatorem, co jest nieprawdą. Tak, natomiast no, było to, była to właśnie plotka rozpowszechniona jeszcze wtedy w amerykańskiej Polonii. Krzyżanowski oczywiście też jest działaczem polonijnym.
Pamiętajmy, zmarł w 1880. Pomaga chociażby organizować koncert Heleny Modrzejewskiej. Tak. Zmarł w 1887, jak mówiłem, został pochowany na cmentarzu na nowojorskim Brooklynie. 50 lat po jego śmierci, w 50. rocznicę jego śmierci, w 1937 roku, jego szczątki zostały uroczyście przeniesione na cmentarz bohaterów Arlington. Z tej okazji ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt wygłosił przemówienie radiowe. W doniosłej walce ludzkości o prawo do samostanowienia Polska od wieków była czempionem wolności przez niepokoje i burze. Niezależnie czy słońce świeciło dla niej, jasno czy cierpiało długie, ale jednak przemijające zaćmienie zawsze walczyła, by trzymać wysoko pochodnie ludzkiej swobody. Generał Krzyżanowski, którego patriotyzm dziś upamiętamy, jest kolejnym ogniwem łączącym nas z narodem, od którego przybył w pełni sił młodzieńczych, gdy kraj jego narodzin spowijały cienie. Jest zaszczytem dawać świadectwo temu, co nasz kraj zawdzięcza ludziom polskiej krwi. Przemówienie piękne, natomiast nie można zapominać, że są to tylko słowa, bowiem sam Roosevelt, jak wiemy, zdradził nas w Jałcie. A sam bohater dzisiejszego odcinka zawsze marzył o powrocie do ojczyzny i mówił: dla mnie milszy byłby dzisiaj najskromniejszy domek w Polsce, jak najwspanialsze pałace tutaj. Dlaczego nie wrócił do Polski? Przyczyna oczywista, dalej trwały zabory. Zostałby aresztowany. Prawdopodobnie. Chociaż długie lata minęły od powstania wielkopolskiego, właśnie w zaborze pruskim, jakby chciał wrócić do Wielkopolski, mógł zostać aresztowany. Jak myślisz, dlaczego jest tak znanym bohaterem, jednym chyba z większych polskich bohaterów w Stanach Zjednoczonych, a jest tak mało znany u nas, dzięki tobie zresztą właśnie ogrzebane z tych historycznych książek, możemy o nim poczytać, natomiast dlaczego jest tak mało znany? Rzeczywiście, zauważyłem, że właśnie pamięć o Krzyżanowskim jest większa w Stanach Zjednoczonych. Tak jak można powiedzieć porównywalnie. Jaka jest tego pamięć przyczyna? O Kościuszce i Pułaskim jest równie czczona i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. Natomiast w Polsce Krzyżanowski jest zapomnianym bohaterem. Dlatego, że nie wrócił? Być może ze względu na to, że właśnie wojna secesyjna nie była de facto walką o niepodległość, a była wojną domową, była wojną bratobójczą. I Krzyżanowski właśnie w tej wojnie bratobójczej brał udział. Oczywiście był bohaterem, natomiast można powiedzieć, że na wojnie domowej obie strony ponoszą klęskę, bowiem brat walczy przeciwko bratu. Tak. Rodak przeciwko rodakowi. Mamy tutaj od widza pytanie w zasadzie nie pytanie. Były tam prawdziwe tragedie. Na przykład Irlandczycy walczący po stronie południa i północy, którzy spotkali się w jednej bitwie. Tak, tam było, że rzeczywiście przedstawiciele krajów spotykali się w jednej bitwie. Nie doszukałem się, ażeby Polacy zderzali się z Polakami. Właśnie natomiast bardzo często dochodziło do tego, że na przykład brygada czy pułk złożony tylko z Irlandczyków musiał walczyć przeciwko innym Irlandczykom. Świetnie właśnie taką sytuację obrazuje film, który w angielskim tytule nazywa się Guts and Generals, natomiast po polsku nosi on tytuł po prostu Generałowie, opowiada głównie o biografii generała Thomasa Stonewalla Jacksona, warto obejrzeć. Tam właśnie jest pokazane, jak brygada irlandzka walcząca z jednej strony po stronie Unii musi walczyć z brygadą po stronie też irlandzką, po stronie Konfederacji. Czy były takie pomysły, żeby sprowadzić jego prochy? Czy chciał tego, czy nie domagała się tego z tym rodzina do Polski? Nie. Nie spotkałem się z tym. Można powiedzieć, że był polskim bohaterem, czy raczej amerykańskim? Myślę, że można powiedzieć, że był i polskim, i amerykańskim bohaterem. I polskim, i amerykańskim porówno, bowiem walczył w powstaniu przede wszystkim wielkopolskim. Wielkopolskie, tak. Oraz amerykańska wojna secesyjna. No przede wszystkim był dzielnym człowiekiem. Był człowiekiem wychowanym w duchu patriotycznym. I
i po prostu dzielnym żołnierzem. Można dodać tutaj jeszcze odnośnie 58. Ochotniczego Pułku Nowojorskiego, że służyli, nazywał się on Polskim Legionem formalnie, ale służyli w nim emigranci z różnych krajów. Między innymi właśnie wspominałem z Niemiec i mimo, że no, jako Polak z Wielkopolski mógł Niemców, Prusaków nie darzyć estymą, to wszystkich żołnierzy niezależnie od pochodzenia traktował porówno. Jednakowo. Żołnierze go lubili. Tak. Miał ogromne poważanie ze względu na to, że tak jak to opisywałem, nie tylko dowodził, ale też indywidualnie, jako zwykły żołnierz, brał udział w bitwie. Wykształcenia wojskowego nie miał, nie ukończył żadnej szkoły w Polsce o charakterze wojskowym. Z tego co powiedziałem, właśnie nie. Mam nadzieję, że zachęcimy widzów do śledzenia, do przeczytania biografii tego właśnie człowieka i może stanie się troszeczkę bardziej dzięki takim programom jak te, trochę bardziej znane w Polsce. Ja również mam taką nadzieję, też od siebie pragnę dodać, że można oczywiście, tak jak w poprzednich odcinkach, pisać w komentarzach propozycje na osoby, których postacie możemy poruszyć w programach następnych. Dziękuję bardzo wszystkim oglądającym. Dziękujemy bardzo, dziękuję. Kłaniam się, zachęcam Państwa do oglądania i wysłuchania następnych programów, do obejrzenia Zapomniani Bohaterowie tego cyklu. Poprzednich programów. Tak. I dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, do widzenia.